Lokomotywa Troy! Witaj, Troy. Dobrze się bawisz? Wow, Troy, co to za miejsce? Jak myślisz? Może powinniśmy tam pojechać i to sprawdzić. Wygląda na to, że tam jest jakiś most, ale chyba jest niedokończony. Tylko jak tam dotrzemy, Troy? Chcesz ukończyć ten most i położyć na nim tory? Dobrze, tylko jak tego dokonamy? Witaj, Teddy. Jak się dzisiaj miewasz? Teddy, Troy chciałby dokończyć pewien most, żeby móc przejechać na drugą stronę. Czy mógłbyś mu w jakiś sposób pomóc? Fantastycznie! Wow, Teddy, ta transformacja jest fenomenalna! Przerobiłeś Troja w pociąg budowniczy. Czy jest już gotowy? Dobrze, zatem do dzieła! Najpierw musimy zdjąć tę barierkę. Wspaniale, Troy. Wyładujmy te podkładki pod tory. Świetnie. A teraz przykręćmy te podkładki na moście. Zobacz, most jest już prawie gotowy. Połóżmy teraz tory i przykręćmy je. Masz rację, Troy. Powinniśmy też wzmocnić ten most. Inaczej może się zapaść pod twoim ciężarem. Dobrze, teraz połóżmy te tory. Thank you.
A co teraz? O-o. Czy kręcimy tory do podstawy? Oczywiście! O. To niesamowite, Troy. Zbudowałeś most. Zobacz, a tam jest to miasto, które chciałeś odwiedzić. Miasto pociągów. Do zobaczenia, Troy. Do następnego razu. Teddy, dziękujemy za pomoc. Trzymaj się i również do zobaczenia. Lokomotywa Troy. Pobudka, Troy. Wczoraj była burza śnieżna i teraz wszystko jest pokryte śniegiem. O nie! Lili utknęła w zaspie! Zawiadommy Toma Holownika, żeby nam pomógł! Nic się nie martw, Lili! Zaraz wrócimy z pomocą! Witaj, Tom! Czy mógłbyś wyciągnąć Lili z zaspy? O nie, Troy! Tom też się zablokował! Masz rację. Potrzebujemy pomocy od kogoś innego. Dobrze. Znajdźmy nowego przyjaciela, który nam pomoże. Tylko spójrz na te kontenery, Troy. Każdy z nich ma części do nowego pojazdu. Ale który pojazd będzie w stanie uratować naszych przyjaciół? Dźwig? Ambulans? A może pług? Tak jest! Pług będzie w stanie nam pomóc. Już nadjeżdża. Wracajmy do Toma i złóżmy go do kupy. Okej, Troy, do dzieła! Najpierw wyładujmy części. Witaj, pługu śnieżny. Miło cię nam poznać. Jak się nazywasz? Sam? Witaj w mieście samochodów, Sam. Troy,
Sam używa szufli z przodu do spychania śniegu z drogi. Dobry pomysł. Sam, musisz nam pomóc. Całe miasto samochodów tonie w śniegu i blokuje ruch. Czy możesz odśnieżyć drogę, żeby Tom i Lily mogli wydostać się? Nic się nie martw. Nasz nowy przyjaciel Sam zaraz poradzi sobie z tym śniegiem. Wspaniale! Teraz już widać jezdnię. Tom, możesz teraz wyciągnąć Lily z tej zaspy? Fantastycznie! O kurczę, Troy, masz rację. Wciąż jest mnóstwo ulic, gdzie śnieg blokuje ruch. Sam, czy możesz pomóc nam je odśnieżyć? Wspaniale! Jesteś w tym bardzo dobry. Dziękujemy za pomoc, Sam! Pa, pa! Do zobaczenia! Do zobaczenia w następnym odcinku! Troy, lokomotywa! Cześć, Troy! Z całą pewnością jesteś dzisiaj w świetnym humorze! O nie, Troy! Ten budynek jest w płomieniach! Masz rację. Musimy natychmiast udać się do miasta samochodów i poprosić naszego przyjaciela o pomoc. Pospieszmy się i czym prędzej go znajdźmy. Który z nich pomoże nam ugasić ten pożar, Troy? Wow, Troy! Już prawie go mamy! Okej, jedziemy! Wyładujmy najpierw te części. Czy czegoś nam brakuje, Troy? Oczywiście. Potrzebujemy węża strażackiego. Wspaniale, Troy. Ten wóz strażacki już jest prawie skończony. Witaj, wozie strażacki. Cieszymy się, że jesteś tu z nami. Jak masz na imię? Frank? Witaj w mieście samochodów, Frank. Troy, zadaniem Franka będzie gaszenie pożarów. On jest bardzo ważny. Frank, mamy dla ciebie zadanie. Jest pożar w mieście samochodów i potrzebujemy cię, żebyś go ugasił. Szybko, w drogę!
Myślisz, że uda ci się ugasić ten pożar i uratować budynek? Użyj węża, by spryskać go wodą. Świetnie, Frank. Już prawie jest ugaszony. Szybko! Widzę jeszcze trochę płomieni wychodzących z okna. Wow! Świetna robota, Frank! Uratowałeś nas! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia następnym razem! Troy, lokomotywa! Witaj, Troy! Cóż za piękny dzień na wizytę w wiosce! A co to tu robi? Edgar powiedział, że to powinno być dostarczone na plac budowy. Potrzebujemy pojazdu, który zdoła przetransportować dużo ziemi i piasku. Jak możemy go tam przetransportować? Masz rację, Troy. Musimy udać się do miasta samochodów i zbudować nowy pojazd. Świetnie! Jesteśmy gotowi wybrać naszego nowego przyjaciela. Spójrz na te kontenery. Każdy ma w sobie nowy pojazd. Który pomoże nam z tym problemem, Troy? Czy jesteś pewien, że śmieciarka poradzi sobie z przenoszeniem ziemi i piasku? Nie, masz rację. Spróbujmy inny kontener. Myślisz, że wywrotka? Dobrze. Zabierzmy więc ją ze sobą i przekonajmy się. Właśnie nadjeżdża. Okej, do dzieła. Edgar, hej Edgar, zobacz, kto przybył z pomocą. Wyładujemy najpierw części. Oczywiście, o tylnej skrzyni. Wow, już prawie gotowa. Witaj, wywrotko. Miło cię poznać. Jak masz na imię? Ethan? Witaj w mieście samochodów, Ethan. Troy? Edgar? Zadaniem Ethana będzie przewożenie ciężkich rzeczy na swojej skrzyni. Ethan, mam dla ciebie ważne zadanie. Mamy tu dużo piasku, który trzeba przewieźć na plac budowy. Mm-hmm.
Edgar, ty wrzuć ten piasek do skrzyni Itana, a on przywiezie go na plac. Świetna robota, chłopak. Okej, już gotowe. Trojmarc, czas zabrać cały ten piach na plac budowy. W drogę. To tutaj. Dobrze, Ethan. Wypełnij tę dziurę. Wow! Dziękujemy ci bardzo, Ethan. To było niesamowite. Pa, Ethan. Do zobaczenia. Żegnajcie, przyjaciele. Pa, pa!